Siema, ja jestem Trisus, witam was w ostatnim odcinku niedogotowanych przed wielkim finałem, ponieważ dzisiaj będzie gotował Mr. G, który wybrał kuchnię polską. Będzie podliczona dzisiaj punktacja i dwie osoby, którym poszło najlepiej, będą rywalizowały ze sobą właśnie w wielkim finale. Tak więc dzisiaj przygotowujemy kuchnię polską. Polską, czyli najlepszą, no bo nasi pradziadowie, prababki gotowali kuchnię polską i dzisiaj ja również przygotuję kuchnię polską. Tak więc na pierwsze danie będę chciał zrobić barszcz biały w bochenkach chleba, będzie podany zamiast w miskach, więc to będzie na pewno sztosik pomysł. Jako drugie danie będzie kaczka pieczona, słuchajcie, z ziemniaczkami, surówkami, a jako deser będzie szarlotka z lodami. Myślę, że to będzie bon appetit. Dobra, już koniec gadania. Słuchajcie, mamy tutaj białą kiełbachę, woda nam się gotuje. Wrzucamy to do garnka, bo biała kiełbasa przyda się nam do barszczu białego. Ona niech się gotuje, a my przygotujemy warzywka. Dobra, jednak szybka zmiana koncepcji. Jak się okazało z przepisów, najpierw trzeba pokroić cebulkę oraz boczek i zasmażyć. Więc trzeba naszą polską cebulę obrać. Boczuś wędzony, moi drodzy, prosto ze świniaczka. Kroimy, zobaczcie, jaki tu jest tłuszczyk, jak to pięknie wygląda. Nie wiem, czy można wędzony jeść bezpośrednio? Chyba nie, a może tak? Ale nie będę próbował. No, kroimy w kosteczki. A, bo patrzcie, ja muszę tą skórę odkroić. Tak, ja zapomniałem o tym. Bo to jest, słuchajcie, słoninka chyba. Nie wiem, ale prawdopodobnie. Słuchajcie, zmieniliśmy nóż i ten tasak, no tak naprawdę to jest tasak, dosłownie jakbym palca podłożył, to od razu go... Nie, nie, zobaczcie, patrzcie, boczek, o. Pyk, od razu ucięte. To jest nóż do krojenia, to jest kozak. Więc boczek mamy już pokrojony, przechodzimy do krojenia cebulki. Dobrze by było mieć okulary, słuchajcie, bo zaraz będę płakał od tej cebuli. No najsik, teraz można kroić cebulkę, jazda, lecimy! Ja, słuchajcie, muszę przykładać jak największą uwagę do tego, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, tak jak u Ernesta były jakieś tam kawałki nieobranej cebuli. Nie, to chyba u Zipka był. Nie, u Ernesta był kawałek nieobranej cebuli, u Zipka był kawałek ryby surowej. Ja nie mogę pozwolić na taką rzecz u siebie. I teraz kosteczkę, pyk, pyk, pyk. Mamy piękną cebulkę poszatkowaną. Jak prawdziwej polskiej kuchni, moi drodzy, proszę bardzo. Tak więc cebulka pokrojona, boczek pokrojony. Bierzemy nasze polskie masełko, kroimy i pyk na patelnię. Nie wiem, czy nie za dużo, nieważne. Słuchajcie, masełka nigdy za mało. Nigdy. Zawsze jak najwięcej masła. Dobra, nie no, za dużo jest, za dużo. Ważna zasada, słuchajcie. Kucharz zawsze wie, co robi. Nawet jak za bardzo nie wie, to i tak zawsze wie, co robi i zawsze... No trudno, może być lepszy, gorszy kucharz, ale zawsze wie, co robi i zawsze robi to dobrze, zawsze. Powiedz, co robisz. Dobra, jednak mała zmiana nastąpiła, słuchajcie, bo stwierdziliśmy, że ta patelnia jest troszeczkę za mała, więc walimy masełka tutaj na tej, to się chyba nazywa Thai Wok, ta nasza patelnia. Nie jest co prawda polska, bo azjatycka, no ale nieważne, tak? Ja mówię, ważne jest to, co robimy, a nie to, na czym robimy. O, teraz, moi drodzy, zobaczcie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ach, cudownie, cudownie. No powiem ci, że zapachy są tak fantastyczne już teraz. No właśnie. A tu tyle jest jedna rzecz, jakaś dokładnie pokrojona. Dokładnie. Właśnie w ogóle fun fact, bo ja myślałem, że zrobię żurek, a okazało się, że zrobię biały barszcz, bo trochę się różni żurek od białego barszczu. Nie wiem dokładnie czym, ale wpisałem przepis na biały barszcz i... No, to ogólnie żurek i biały barszcz to nie jest to samo, widzowie, no. Dobra, tak więc możemy przejść do gotowania, znaczy do krojenia warzyw na nasz wywar, który później połączymy z boczkiem i cebulą. Mamy seler, to jest seler, nie, to nie jest jabłko, to jest seler. Kroimy w kostkę. A to feller. A to feller. Seler, feller. Wiecie ogólnie, co jest najgorsze w kuchni? To, że jest multitasking, czyli wielozadaniowość. Teraz kroję warzywa i muszę pamiętać, żeby tutaj, o, przemieszać to. Chwilę się zamyślisz o czymś i już jest spalone, już jest popsute, już jest po ptakach, nie? Ja zdecydowanie się nie nadaję do kuchni, za mało jestem ogarnięty. Słuchajcie, marchewka jest tak, musi być pokrojona, o, w takie piony, nie wiem jak to się nazywa. Słupki. Słupki takie, dokładnie. Mi się wydaje, że w środku po prostu marchewki jest ten smak taki najlepszy. Cała esencja, tak, zobacz, tu jest rdzeń, słuchajcie. Zobaczcie, tu jest ta wierzchnia część, a tu jest rdzeń, z którego będzie najwięcej esencji. Nie znam się, ale tak mówię. Ja podziwiam moją babcię, podziwiam wszystkich pradziadów, prababki, że one tak gotowały i w ogóle kucharzy podziwiam. Weźcie to, zróbcie, naprawdę masakra. Jak to trzeba być ogarniętym. Podziwiam WK Dzików, kuchnia, bo oni też gotują naprawdę moc. W kuchni tak dużo jest zagrożeń, słuchajcie. Tyle razy już się pokaleczyłem w kuchni, że to jest masakra. Tak więc jeszcze tylko pora pokroić. Pora na pora, w pierścienie, takie paski i zaraz zalewamy to wodą. Ogólnie zawsze zasada jest taka, nie myte lepiej smakuje. Dobra, wrzucamy liść dobrowy, może dwa, trzy. W ogóle tam pisało, żeby majeranek w ręku rozdrobnić, nie?
Pierwszy raz coś takiego widzę i pewnie jakby moja babcia to zobaczyła, to też by się złapała za głowę, co ja robię. Ale no tak jest w przepisie. Dobra, jest majeranek, ziele angielskie, pyk. Kiełbasa jeszcze niech się podgotuje. Oczywiście kiełbasa. I zaraz musimy jajka wrzucać i gotować. Uwaga, niczym makłowić, proszę bardzo. Czosneczek. Ogólnie zaczynam być z siebie dumny, naprawdę. Zobaczcie, jak to wygląda. Jejku, jak to pachnie, widzowie, żałujcie. Prawda. No chodź. Bellissimo, bellissimo, bellicita, bella ciao, bella ciao. Przepyszny. Jeszcze nie ma smaku. Nie no, zaczyna być dobre, ale wydaje mi się, że jeszcze powinienem dodać czegoś. Tylko nie wiem czego. Dobra, dorzucamy pieprzu. Nie wiem, czy nie za dużo? Nie. Dobrze, musi być pierne, bo ja wiem, że Zipek, Ernest, Jack lubią ostre, pikantne, więc pieprzu musi być zawsze dużo. Jeszcze sobie. Niech oni czują moc polskiej kuchni. Sól morska, prosto z Polski, z tej, z Wieliczki. Sól morska z Wieliczki. Uuu, teraz będzie dosolone. Spróbujmy teraz, czy to dobrze smakuje. Czy to w ogóle zaczęło mieć smak jakiś? Brakuje soli. Albo czegoś, nie wiem czego. Naprawdę nie wiem czego. Teraz pójdę zapytać kogoś, czy ten bulion jest dobry. Ale trochę sprankuję tą osobę. Pójdę do Jacka, zobaczymy, czy będzie ze mną szczery. Solę łyżkę. I biorę bulion. Jacku, chodź na sekundkę proszę. Musisz spróbować czegoś. Jacku, ogólnie nie mogę ci powiedzieć, co robię do jedzenia. Ale spróbuj, czy to jest dobre. Czy wyszło git? Orzesz, kurwa! O matko! Dobre, Jezus! Jest pyszne, ale żeś tak przesolony! O! Serio? Przesolony jest? Jezu! Aha! Nie, no, ale tak na serio. Nie żartuję wcale, kurwa mać! Zabić mnie chcesz tutaj przed odcinkiem! Co ty masz z kubkami smakowymi? O! Pokaż, kurwa! Pokaż. Nie próbowałeś tego, zanim mi dałeś? Pokaż, stary. Pokaż, pokaż, co spróbuj. O człowieku, to nie jest przesadzona reakcja, poważnie wam mówię. Ej, nie no, spoko. Nie, Miłosz, coś ci się z kubkami stało. Nie, jest, stary, ja odbiegam słone. Całkowicie poważnie, całkowicie nigdy w życiu nie jadłem czegoś tak słonego. Ja wziąłem tak, patrz, ja wziąłem tu max, ustaliłem i tak zacząłem po prostu... Ach, kurde, bo już miałem nie solić. Kurde, jakoś coś będziesz musiał z tym zrobić, chyba, że to prank, tak serio, że nasypaliście na łyżkę. A ty już nie patrz, stary, ty już Ej, nie patrz. Chwila, czy tak zrobiliście właśnie, co? Na łyżkę, że nasypaliście sól i dopiero zaliście wodę. Czemu nie? Na pewno nie? Co? Idę stąd. Ale... Prankowany! Tak byście zrobili zupę, tak. No, dobra, się. Moi drodzy, zasmażkę już mamy praktycznie gotową. Zobaczcie, ona podochodziła jeszcze troszeczkę. Pachnie. No właśnie, no o, właśnie. Kurczę, no. To jest to, ale oprócz tego już powoli bulion też dochodzi, więc zaraz będziemy go odcedzać, warzywka wywalane. Wlewamy nasz zakwasik do barszczu białego, wrzucamy też jajka do ugotowania. Bardzo ważna rzecz, przechodzimy też do krojenia bochenków chleba, bo nasz barszczyk będzie podany w bochenku chleba, po staropolsku. Teraz wydłubujemy środeczek. Bułka nam się przyda, słuchajcie, bo chłopaki dostaną do zagryzania żurku. Resztę ugniatamy. Ważne, żeby to było ugniecione, żeby ten żurek nie przeciekał przez chleb. Barszczyk od razu wlejemy bezpośrednio przed podaniem, żeby jak najmniej czasu miało na przesiąknięcie. Sam wywar już przechodzimy do odcedzania, bo zaraz trzeba będzie zalać to żurkiem. Potrzebuję coś do odcedzenia. Czy mam jakieś sitko? Tam jest. O, nice. Miłosz, nie ma szans, żeby tego użył. To jest do wyrzucenia. To jest po zipku. Zipek! Najważniejsza zasada w kuchni, której się nie zawsze stosuje, sprzątać na bieżąco. Cały czas powinno być stanowisko czyste. Teraz na szybkości ogarnę i odcedzamy nasz wywar. Dobra, przelewamy nasz wywar. Mam nadzieję, że to już w miarę doszło do siebie. Płuczemy jeszcze ten garnek, bo w tym garnku właśnie będzie się zaraz gotował jeszcze barszcz biały. Dobra, wlewamy nasz wywar. Pachnie w miarę. To pachnie elegancko. Spróbujmy może, bo tam masz łyżkę. Dobre. Tak? Naprawdę. To super. A kukaracza, a kukaracza. Dobra, i wlewamy nasz żurek. Boję się, że... Coś jest nie tak. Ogólnie ten barszcz biały średnio wyszedł, więc po prostu mało go wleję i wrzucę do zasmażki. Bochenki chleba na szczęście są małe. O, zasmażka uratuje, stary, no, totalnie. Czyli tak naprawdę nasz wywar będzie zdominowany poprzez dodatki kiełbasy białą, tą jajko i zasmażkę. To są chleby. Nice. Dobra. Tak więc chleby już udało mi się pokroić, słuchajcie, i wydłubać cały środek z nich, żeby móc wlać tutaj zupę. Tak jak wcześniej już mówiłem, mój patent jest taki, że barszcz troszeczkę średnio wyszedł, więc dużo dam tu farszu, kiełbasy, jajek i trochę zaleję tym barszczem, żeby chłopaki
myśleli, że on jest dobry, a tak naprawdę to te dodatki będą robiły robotę. W kuchni trzeba być też kreatywnym, to jest kolejna zasada prawdziwego, dobrego kucharza. Odkładamy bochenki chleba na bok i przechodzimy do deseru, bo drugie danie kaczkę zrobimy na końcu, ponieważ tam będzie troszeczkę, wiecie, przygotowań i tak dalej. Najpierw chcę zrobić te ciasto, szarlotkę i później przejdziemy do kaczki. Dobra, tak więc widzowie, słuchajcie, teraz mam przygotowane już składniki do zrobienia ciasta na szarlotkę. Wrzucamy pokrojone masło w kostki do wielkiej miski, to będzie w naszym przypadku garnek, bo niestety miski nie mamy. Wrzucamy dwie szklanki mąki. Musi szklanka mieć 250 ml, nie wiem czy tyle ma ta, ale myślę, że może tak mieć. Jedna szklanka, druga, dobra, troszeczkę jeszcze, starczy. Reszta masła. O. Jedno średnie jajko. Pyk. Jedna czwarta cukru. Pyk, szczypta soli. Trzecia ważna zasada w kuchni. Trzeba się dobrze bawić i sobie śpiewać pod nosem. O, calm down, calm down. Dobra, za dużo chyba. Ja mam rączki wcześniej miałem umyte, więc mogę zagniatać. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia jeszcze. Nie wiem, jak to ma stary niby zadziałać, przecież tu jest zupełnie sucho. Nie bój żaby, żaba w wodzie nie ubodzie. Stary, to jest bardziej suche niż twoje żarty. Wiecie, jaki jest dla mnie największy problem? Że wszystko trzeba podać ciepłe. I kurde, jak tu wycyrklować, żeby to było jakby idealnie gotowe na czas? Nie da się, po prostu się nie da chyba. Dobra, zobaczcie. Cudownie to wyszło, więc teraz kwestia wrzucenia tego do lodówki, starcia jabłek, żeby mieć ten farsz do szarlotki, no i upieczenia. Tak więc teraz pozostało tylko zetrzeć nasze jabłuszka do miseczki. O, żeby sok, słuchajcie, z nich... A, Jezu, ja już chciałem ścierać, ale bardzo ważne, trzeba je pokroić. Żeby, słuchajcie, wyciąć rdzeń. Bo rdzeń jest w ogóle niepotrzebny. Widzicie, w kuchni najważniejsza, czwarta zasada, to trzeba być zręcznym. Tu już mamy cztery zasady prawdziwego kucharza. Dobra, więc ścieramy nasze jabłuszka. Na największych oczkach. Dobra, tak więc stanowisko już czyściutkie. Wyjąłem swoje ciasto z lodówki. Teraz kroję je na pół, jedną część wsadzam do zamrażarki, ponieważ to będzie na wierzch starte ciasto, a drugie idzie na spód, więc do dzieła. No, trochę się schłodziło, kroimy na pół, jak to wygląda cudownie. Zawijamy, pyk, do zamrażarki, przechodzimy. Musi być twardy, zmrożony, żeby dało się je zetrzeć. A to wraca jeszcze do lodówki, żeby troszeczkę urosło. Nasze ciasto już w zamrażarce się zmraża i tak dalej, więc pora na obranie jajeczek do żurku. Mamy nożyk. Pyk. O, płynne. Dobra, nice. Bierzemy łyżeczkę. Pyk. Aj, trochę za płynne, wiecie, za wcześnie wyjąłem te jajka. Ale niech będą, no, one muszą być w kawałeczkach. Słuchajcie, to jest po staropolsku, one nie muszą być najpiękniejsze na świecie. One muszą być przepyszne, okej? Okay? Dobra, widzowie, pewnie zastanawiacie się, po co jest ta blacha i ten papier. Tutaj będzie kaczka z ziemniaczkami, słuchajcie, ona będzie dochodziła tutaj. Tu, gdzie ona jest? Odleciała mi kaczka. A, tu, dobra. Boże, oślepłem na chwilę. A, ona jest czymś takim do sutego, do pieczenia. I tu pójdzie kaczuszka i dookoła ziemniaczki. Suróweczka i tak dalej. Mua, będzie. Ulala! Po staropolsku kaczuszka, przyrządzona już za show. Moja babcia by mnie zabiła, jakby zobaczyła, że kupiłem przygotowaną kaczkę. No ale czasami tak trzeba, już mięso w panierce też jest git. Znaczy w panierce. To jest panierka, czy to jest po prostu przyrządzone? Przyrządzone. Trochę to wygląda jak jedzenie mojego kota z saszetki. I pachło podobnie. Trochę tak. I obieramy ziemniaczki do tego, obkładamy dookoła i wrzucamy do piekarnika. Ogólnie, słuchajcie, obłożyłem kaczkę jabłkiem oraz z ziemniaczkami troszeczkę i Daniel podpowiedział mi, żeby obsypać trochę cynamonem to, więc... O kurde! Fuck! Dobra. Cicho, dobra. Tutaj jeszcze ziemniaczki, słuchajcie, w przyprawie do kurczaka złocistego. Jeszcze jest jedno jabłko tu wkroję, żeby troszeczkę przełamać jeszcze bardziej tym jabłkiem ten smak. I wrzucamy do piekarnika. I przechodzimy dalej z powrotem do ciasta. Naszą kaczuszkę obsypałem jeszcze żurawinką i wkładamy do piekarnika. Piekarnik już nagrzany, więc możemy pakować naszą kaczuszkę. Dobra, tak więc wyjąłem nasze ciasto z lodóweczki. Drugą porcję z zamrażarki, jest twarde, patrzcie. O kurde, jak kamień, no. No, ugniatamy. Cóżki takie. Musimy to wyłożyć. O. Nie wiem, czy ta blacha nie będzie za mała troszeczkę, widzowie, ale najwyżej zrobimy trochę dłuższe ciasto. Składziemy jabłuszka. Dobra, farsz mamy nałożony już z jabłek. I teraz przechodzimy do najdziwniejszej czynności w robieniu tego ciasta, czyli do ścierania ciasta. Nie wiem, na których dziurkach się powinno to robić, szczerze. Może na tych. O kurde, ale dziwnie. No. Jak ser wygląda.
Dokładnie. Ścieramy. Właśnie po to ono to ciasto było w zamrażarce, żeby można było je teraz zetrzeć. U mnie mama jeszcze kiedyś miała taki piekarnik, wiesz, mobilny. Taki, który się podłącza do prądu. Taka zacholówka wygląda. Tak. To były piekarniki, o! Dobra, to kaczka się piecze, a ja idę przygotować swój pokój na przywitanie chłopaków. Dzień dobry, no, witamy po tygodniu, panowie, no! Dzień dobry, witam tutaj nasz lud kochany, najdroższy. Słuchajcie, poczęstujcie się, witam was, może nie chlebem i solą, a owocami prosto tutaj z polskiego ogródka. Patrzcie, jaka wielka porówka amerykańska. Mam dla was jedno ważne pytanie. Zostaw już, zachłanny ty. Mam jedno dla was pytanie. Był lud, słuchajcie, kiedyś lud dla was Patrykusa. Dla was jesteś z Białegostoku? Był lud Patrykusa, który walczył i podbijał wszystkie krainy. Ale był też lord świętego Franciszka. O czym on mówi? Starał się zrozumieć wszystkie ludy i był bardzo pokojowy. Okay. Którym wolelibyście być? Ja w tym pokojowym. PiS. No, ty byłeś pierwszy, więc ty dostajesz specjalny strój. No nie, znowu jestem w oddziale specjalnym. Proszę bardzo. O! Jest! Zarąbiście! Dziękuję. Przebierajcie się, dobra. Szybciutko. Zapraszam panowie tutaj za mną do moich skromnych progów dla rycerzów. Ale było czym się na... O! Proszę bardzo! O! Dla rycerza jednego. Okej. Okay. Dla drugiego rycerza. Mocne! Tylko to jednak na twarz. I teraz. Rycerze dostali swoją broń. Ojciec Święty dostaje swoją broń. Krzyżyk Święty, proszę uprzejmie. A, to jestem takim mnichem. Tak jest. Zapraszam do stołu. O, długa wędrówka za nami. Mam nadzieję, że zrobili jakiegoś prosiaka. O, panowie, jestem healerem. Powitam was, moi drodzy, polskim trunkiem typowym. Chwileczkę, healer. Mój brat z zakonu przygotowywał ten cydr przez bardzo długi czas. Zbierał się... Dostaliśmy garnki do picia. Jakie garnki? To są profesjonalne kubki wejdzie do picia pomidorów. Proszę uprzejmie, proszę spróbować. To jest bardzo polski napój. Wyjąłem jakiegoś kłaka. Ale to tutaj dla pana widzę żaleje, bo to jest 10 tysięcy kłaków. Ej, w moim coś wpływa. Dajcie popłuczę i zaraz wracam. No wiecie, w staropolskiej kuchni ogólnie zazwyczaj rzadko kiedy się myło naczynia, więc trochę chciałem zachować tą tradycję. Ale specjalnie dla was popłuczę te kubeczki. No mówię. Brudne. Mówię. Nie. Pokazywałem, jak jest z takiego dobrego materiału to jest. Tak. Oh fuck! Co tam? Jest beton jakiś? No to jak panowie, wam się podobał cały? No panowie, w takiej restauracji to jeszcze jadłem, żeby kurz był w kubkę. Chyba mało ludzi to przyjąłem. Znaczy tak, no nie ukrywam. Co się stało z tym? Ja ciebie mianuję. Obelga. Ernest, halo? Obudź się, Ernest. Od dzisiaj musicie mi mówić mnich paździcha. To by na to, żeby zaskoczyć Grzesia i bardzo szybko skończyć cydr. Let's go, dawaj. Jazda, po jednej kolejce i tej nie zdążycie, no nie! Bez mnie nie ma kończenia cydru. Ja też muszę spróbować staropolskiego zacnego napoju. Są już czyste te kubeczki, proszę uprzejmie. Panowie, to co, zaczniemy ten zacny wieczór od zbicia kieloszków. Garnuszków. Tak jest. I niech nam los przychylny będzie. Tak jest. Za wspaniałą wieczerzę. I mnichu. Tak jest. Dokładnie. Póki miecz w pochwie będzie pokój. Gorzej jak miecz z pochwy wyjdzie, wtedy będzie wojna. Dobrze, wy się rozgoście bracia, a ja przyjdę zaraz z pierwszą strawą. O panowie, zapomnieliście o piciu cydru tak jak się powinno. No, wiemy w ogóle co w tej restauracji. Jak polski jest cydr, tak polsko się go pije. O nie, ja się boję, że to skiba jakiegoś. Pychotka, panie. Nie zauważył już nic. Ej, co w ogóle mamy do jedzenia? No wiadomo, nie dostaliśmy menu. Ogólnie chciałem zwrócić uwagę na to, że totalnie się nie spodziewałem, że pójdziemy w tą stronę, jeżeli chodzi o Polskę. Polskę, że historycznie? Byłem stuprocentowo pewny, że będzie piłka nożna. Tak, ja też! Nie. Że będą kibice. Polska, biało-czerwoni, tak Polska! Zaskoczył mnie, no. Szanowni bracia, kuchnia staropolska niestety nie za bogata, więc na pierwszą przystawkę
chlebek. Po prostu chlebek. Jak to nie za bogato? To prawdopodobnie, panie, jest największy nasz dar. Od tak naszej ojczyzny. Oczywiście. Chleb. Chleb? A coś jest... O, coś jest w środku. Ej, co to jest? Co ty gadasz? Ej, jeszcze gorący jest. Aha. Żureczek? Żurek? Żureczek. Czy to jest przystawka, to co będzie na obiad? Nie, bezpieczne danie, dobra. Idealny żurek. Uwaga, czy w smaku taki sam? Ja pierniczy. Ej, dobra. Czy to jest kupny żurek, czy zrobiłeś żurek? Nie, robiłem od zera. Kurde, mocne. Ja bym cały dzień to robił. To dalej. Jest. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem ile lat temu jadłem takiego żura właśnie w chlebie. Ja wiem. Gratulacje, stary. 4 lata temu jak razem zrobiliśmy. Tak? Jedliśmy coś takiego, tak, jesteśmy z wyrolami. Ej, czy ja nie pamiętam. A bo mnie wtedy nie było. Ale nie, zobacz ile tu jest cebuli w ogóle. No. Zmożone takie. Postarane, wszystko jest tutaj. Jest to tak idealnie zmoczone, że chleb, kawałki chleba wychodzą. Można sobie z chlebem jeść normalnie. Ja pierdolę. Aż wszyscy przestali gadać, no, prawie, tak, żeby tylko żreć, to jest tak dobre. Teraz pora zjeść bochenek. Stary, z tego bochenka miałem zrobić kapcie, ale dobra. Pyszne, no pyszne, pyszne, dobra. Bardzo mi smakowało. Nie mogę się oderwać. Nie wiem co powiedzieć. To jest danie, które mi najbardziej smakowało w tej serii. Albo jestem tak głodny po prostu. I możesz mieć rację, stary, i możesz mieć rację, naprawdę. Ej, ale nie, ty nie zrobiłeś tego żurka. Zrobię sam. Zrobił od zera. Zrobił od zera. Ogarniasz sytuację. Ej, to jest najlepszy żurek domowej roboty, jaki jadłem. Zgadzam się. O, panowie! Fanfary! Fanfary! Proszę uprzejmie, pojawił się gość specjalny! No. Powiedziałeś się tam, to pierwsze danie było największe! Tak, przyniosłeś całą możesz sobie wydzielić ile chcesz zjeść, nie musisz całego, nie musisz... Jezu! Panowie, flaga Polski jest biało-czerwona, tak jak te surówki. Proszę uprzejmie, kuchnia staropolska. O, widzę tutaj. Czy to nie jest profanacja? Nie. Proszę nakładać sobie tutaj... Kaczor makwacz. I czekajcie, patrzcie jak na filmach. Jak ona się odrywa. Patrzcie na to. Panowie. Udziec. Kurczę. Co ja jeszcze nic nie nałożyłem, przepraszam bardzo, nie mogę ocenić jeszcze, bo się dobra. Bardzo dobre, pyszna kaczka, abstrakcja, że zrobił żurek. Jeszcze całą kaczkę nam podał dodatkowo na pierwsze danie. Bardziej polsko nie będzie, ale tak porządnie polsko podejść do właśnie sprawy, to jest niesamowite. Dobra, zarąbiście, Grzesio na szczęście nie będzie jadł, chyba się nawet tak gotował. Ja uwielbiam skórkę, więc... O. Co mu tam odkroić to? Co, ja mu dam od siebie. Trzymaj. O, dziękuję, nakładasz mi. Tak, już. Łyżka mała, ale złota, więc możecie sobie tutaj polewać, ja to proszę bardzo. Takie oczywiście, Grzesiu, żartowałem. Ja po prostu nauczyłem się bardzo ładnie kroić kaczkę. O, dziękuję ci. Taki kawał ci. O, cholera, co to no dobra, to co, próbujemy chyba, nie? Ziemniaczki przepyszne. Przepyszne ziemniaczki, przepyszna kaczka. Wszystko jest bardzo dobre w gruncie rzeczy. W ogóle jakie... Niesamowite. Kości. Ale dobra kaczka, ale to jest smaczne, kurde. Ej, czy to jest z jakimś alkoholem? Oby! Chrusnęło mi się tego. Tak? Tam czuć, że jest jakimś alkoholem. O, prawdziwy rycerz do wieczoru. Ale gorący! Ale jak długo przetrzymał, co? Dopiero zorientował się, że jest gorący. To zabieram do domu, naprawdę. Serio? Dobra? Chcę się do pokoju. No. Chcę się wynoszę to do swojego pokoju teraz na jutro. Jak to merde, spodoba ci się jedzenie? Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Nie wiem czemu tak blisko mnie jest kamera, że widzowie aż się pewnie czują trochę tacy, wiesz, skrępowani. A bardziej no, ja, Jezu. Bardziej ja, nie? Panowie, za miecze. Czyjmy honory. Aby zawsze stały. Aby zawsze czerwone miecze subskrypcji nam sprzyjały. Tak dokładnie. Jak zapatrujecie na kolejną atrakcję? O, ta była mocna. To w średniowieczu mogło być kolejną atrakcją. Mocniejszą od tego nie. Walki na miecze. Walki na miecze. Spalenie czarownicy na stole. Walka na te kopie. No, na konia. Może tak leżenie na łóżku i odpoczywanie po pełnym brzuszku. To jest bardzo dobry pomysł, bo kolejna atrakcja to jest podróż po całej Polsce, od południa do północy, ale na siedząco, leżąco, jak chcecie. Bo specjalnie dla was przygotowałem podróż, słuchajcie, po najróżniejszych miastach. To jest szczyt, szczyt historii Polski. A ja już wiem, jak w tym teledowiarze wygrywa. Kalne góry! Proszę bardzo. Ej, a Fortuna to jest jakie miasto? Już ci mówię, rozlewnia chyba jest w Tychach. Panowie, tutaj mam dla was średniowieczny otwieracz. Proszę, zajmijcie się tym tą podróżą po Polsce, a ja lecę przygotować dla was klub programu. Panowie, klub programu! O! Szanowni państwo. O kurde.
kurde. Najlepiej. O, idealnie w sumie, na pełny żołądek. Idealnie. Deserek. Czy ty to sam piekłeś? Wszystko. Czy ty lody sam co robiłeś? Co jest? Lody nie. Sam. Jak to sam piekłeś? No od początku do końca. Ciasto, cały farsz robiłem, szarlotki i tak dalej sam. Ścierałem jabłka. Serio. To wszystko jest zrobione od podstaw. Wszystko. Sam tak, wszystko. Sam, wszystko. Ja. Poza lodami. Szarlotkę, lody i śmietanę. Jest cieplutka. Lepiej być nie mogło. Jest nie. Pyszna w dodatku. O człowieku. O kurde, o kurde, o. Dobre. Ale nas przyćmił. Poziom jabłek w szarlotce nienaganny jest. Idealny, nie ma takiej cienkiej warstwy jak podeszwa, tylko jest środek. Bardzo dobry, 2 na ciepło 3. Nie jest sama szarlotka, nie jest super słodka. I przez to lody dopychają słodkością, jest rewelacyjna. Naprawdę pyszne, ale bardzo dużo żarcia. Ciężko jest to wszystko zjeść. Po polsku, no to prawda. Panowie, tak więc deserem kończymy u mnie kolację, więc chyba pora na ocenianie. Dokładnie, więc pora udać się do biblioteki, gdzie wszyscy wystawią Grzesiowi oceny. Zobaczymy, jak nam się to podobało. Jestem tak najedzony, ale nadeszła pora na werdykt. Tak więc ponownie, atrakcje, wystrój oraz jedzenie. Jeżeli chodzi o atrakcje, bardzo mi się podobała. Bardzo. Daję 7. Jeżeli chodzi o wystrój. Wystrój mi się średnio podobał, chociaż stroje były zarąbiste. Więc jeżeli chodzi o sam wystrój, dałbym 8. Nie, dobra, 7. No ale jedzenie. Jedzenie to jest ostatni odcinek, przynajmniej przed finałem. Więc tutaj, jak mówiłem, że w tej serii nie dam 10, tutaj wyjątkowo wiem, że nikt nie zrobił niczego lepszego. Daję 10 grubiutki. Czyli razem mamy 8. No dobrze, więc teraz restauracja Grzesia w stylu polskim. Oczywiście rozpoczynamy od atrakcji. No atrakcje nie ukrywam, jedna była średnia, druga była bardzo zabawna. Nie była to do końca atrakcja, tylko bardziej żart. Więc atrakcję oceniam na... Więc u Grzesia daję 6 na atrakcji. Jeżeli chodzi o wystrój, to samo dostaje Grzesiu. Są te skóry, były spoko przebrania, ale mimo wszystko jego pokój nie był aż tak odróżnialny od tego, co jest na co dzień według mnie. Więc nie jest to idealny wystrój. No i teraz w takim razie jedzenie. Zastanawiam się, tutaj już mam 1.9 ogólnie na kartce. I zastanawiam się, czy 9, czy nawet 10 mu przywalić, więc... Czy miał jakiś minus jego jedzenie? No Żurek nie miał chrzanu. To jest jedyne, ale czy można się do tego przybrać, skoro tak mi smakowało, że zjadłem cały bochen? Chyba niestety nie można, więc Grzesiu dostajesz dyszkę. Jak oceniam wieczór Grzesia? Szlachecki nasz wieczór. Wystrój był te dwa... Ja też, tak ustaliliśmy też, że wystrój to jest też jakby to, jak on prowadził to. Jakim był gospodarzem. Dobra, zarąbiście. Bo był dobrym w sensie, chociaż spieprzył na połowę czasu. To jest inna sprawa. Ale dobra, jedzenie było fenomenalne, zacznę od tego, powiem tak, jedzenie przepyszne, Boże. Grzesiek rozwalił system, w sensie do jedzenia szczerze nie mogę się przyczepić i nie żartuję, wcale zostawiam 10 od razu. Teraz tak, wystrój, to była ta sprawa, że leżały tam 2 dziki sobie na wiesz, na tym gdzie siedzieliśmy, super, fajny wystrój. Miód pitny, rewelacyjny, do teraz się nie mogę pozbierać jeszcze. Co tam jeszcze było, do jedzenia, no pyszne, ale z wystroju to tyle właściwie. No dobra, więc dałbym po prostu, no przy jedzeniu 10, no to tutaj dam 7,5. Degustacja piw. Ej, o co chodziło w tych piwach, bo finalnie ani nie zdegustowaliśmy ich, ani nikt nie poruszył tego tematu, skończył się, czy my coś, nie otworzyliśmy ich nawet wszystkich. No, nie wiadomo. Ej, nie mogę 5 na 10. Dobra, 8 na 10. 8 na 10, 7,5 na 10, tutaj wszystko na 10. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka oczywiście. Najadłem się, idę po kaczuszkę. I po jeszcze jedno piwko, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Tak więc pora na ostateczne podsumowanie, gdzie jest koperta z wynikami. Okej, okay, uwaga, czwarte miejsce, 19,5 punkta, jest to Ernest. Gratulacje za effort, gratulacje. Niestety, zostałem zmiażdżony w tym odcinku, odpadam tutaj. 19,5 centymetra to jest dużo. Wino było pyszne. Trzecie miejsce, 5 punktów więcej na 30 ma ode mnie. Jest to Grześ. Nie! Co? Serio? Co? Nie! Nie! Nie. Ej, chłopaki, stop, to jest niemożliwe. Nie, możliwe. Jest możliwe? Okej, okay, dobra. 24,5 punkta! Jest to Łukasz. Dziękuję. Ja? Nie ma opcji. I uwaga, uwaga, 25 co? Punktów dostaje Zipek. O punkt, który jest zwycięzcą naszych... poczwórnych zawodów, ale teraz następuje finał o 10 tysięcy złotych pomiędzy, uwaga, uwaga, Zipkiem oraz Jackiem. Jakim cudem!
to tak, wszystko tak się obróciło. Widzowie, bo to jest bardzo ważne, bo trzeba to nadmienić. My we dwójkę mieliśmy najgorszą kuchnię ze wszystkich. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale przepraszam, miałem fajną. Tak. Czy miałeś lepszą niż Grzesiu? Nie, no nie. Czy miałeś lepszą niż Ernest? Miałem. Czekamy na finał, zobaczymy co nam ugotują panowie. Wy zostawcie łapki, subskrybujcie, żeby nie przegapić tego wielkiego wydarzenia w domu T-Składu. Ja się z wami żegnam, to na tyle. Na razie.